Planowania ślubu i wesela, część druga. Zakładam, że rozpoczęliście organizację na rok przed uroczystością i te kwestie są już załatwione bądź chociażby przemyślane. Dziś powiem Wam o kolejnych 8 ważnych sprawach, na których powinniście skoncentrować się na 6 do 9 miesięcy przed ślubem. Zapraszam! Żeby wybrać idealną suknię, najpierw musicie udać się do salonu sukien ślubnych. Nikt nie powiedział, że już w pierwszym znajdziecie tę idealną. Potem wybrana przez Was suknia musi zostać zamówiona. Jeżeli jest zamówiona na przykład ze Stanów, to musi być tam uszyta, po czym wysłana do Polski. Wszystko to naprawdę długo trwa. Kiedy suknia pojawi się już w Waszym salonie, następują przymiarki po to, żeby idealnie dopasować ją do Waszej figury. Może się okazać, że wybrana przez Was suknia będzie szyta w Polsce, więc na wszystko będzie trzeba na przykład tylko 2 bądź 3 miesięcy. Ale dopóki tej sukni nie wybierzecie, to tak naprawdę nie wiecie, ile czasu na to potrzeba. Dlatego bezpiecznie, to jest bardzo ważny temat, najlepiej 9 miesięcy przed ślubem wybrać suknię ślubną. Kolejny, bardzo ważny temat, to oprawa muzyczna. Moi drodzy, ja wychodzę z założenia, że oprawa muzyczna jest jedną z tych rzeczy, która decyduje o tym, jak przebiegnie Wasze wesele i jak będą bawili się goście. Dobra muzyka jest w stanie porwać na parkiet dosłownie wszystkich, natomiast nie ma nic gorszego niż fałszujący wokaliści. Dobre zespoły zarezerwowane są często już nawet 1,5 roku przed ślubem, więc nie zwlekajcie z wyborem oprawy muzycznej. Pamiętajcie o tym, żeby skoncentrować się na tym temacie. 6 do 9 miesięcy przed ślubem to ostatni dzwonek, żeby zarezerwować swój wymarzony zespół. Kolejnym tematem, którym powinniście zająć się z odpowiednim wyprzedzeniem, są stroje dla druhen. Nie każda para decyduje się na druhny, ale ci z Was, którzy marzą o pięknym orszaku, powinni dopracować stroje tych najważniejszych osób. Pamiętajmy o tym, że nasze druhny mają różne figury, różny wzrost i musicie dopasować takie kreacje, w których każda z nich indywidualnie będzie wyglądała świetnie, ale jednocześnie wspólnie będą tworzyły piękny obrazek. Pamiętajcie, żeby te suknie wyglądały dobrze kolorystycznie, dobrze stylistycznie i żeby Wasze druhny świetnie się w nich czuły. Czas na same przyjemności. Przed nami bowiem lista prezentów. Bardzo ważny temat dla każdej pary młodej. Wiem, że macie bardzo indywidualne potrzeby. Niektórzy marzą po prostu o pieniądzach. Niektórzy mają wybranych 38 idealnych prezentów, które chcieliby dostać właśnie w tym dniu. Ważne jest to, żebyście swoim gościom zakomunikowali, co chcecie w tym dniu dostać. Stworzenie takiej listy prezentów czasami nie jest proste, natomiast technologia nam w tym pomaga. Lista prezentów może być stworzona na papierze, ale również możemy stworzyć ją online. O listach prezentowych pisałam u siebie na blogu, więc możecie poczytać. Przed nami kolejny bardzo ważny temat, o którym mam wrażenie wiele par zapomina bądź poddaje się sali weselnej. Temat nazywany menu. Menu możecie stworzyć samodzielnie, albo przynajmniej możecie mieć wpływ na jego stworzenie. Moi drodzy, jedzenie to jest bardzo ważny element każdego wesela. Fajnie jest, żebyście spersonalizowali to menu w taki sposób, żeby pasowało do całej Waszej uroczystości, do jej charakteru i spróbujcie zrobić tak, żeby nie było nudne, przewidywalne i standardowe jak na każdym weselu. Może być zupełnie inaczej. Kolejny temat. Przed nami atrakcje kulinarne. Kto powiedział, że menu to już koniec?
Nie, można pójść o krok dalej i przygotować dla swoich gości coś absolutnie wyjątkowego. Pod hasłem atrakcje kulinarne kryją się stoły tematyczne, stacje live cooking oraz takie atrakcje jak na przykład pokazy barmańskie. Stacja live cooking na przykład z sushi masterem, który robi dla naszych gości sushi na żywo, bądź bardzo fajna stacja z tatarami, gdzie mamy kawałek mięsa bądź kawałek ryby i z niego na żywo przygotowywany jest tatar. Do tego możemy również popracować z napojami, tymi alkoholowymi i niealkoholowymi, i specjalnie na nasze wesele mogą być stworzone takie drinki, które będą do niego idealnie pasowały. Przed nami bardziej męski temat. Motoryzacyjny związany z samochodem. Jeżeli jest tak, że do ślubu będziecie jechać samochodem, który znajduje się w waszym garażu bądź u kogoś w rodzinie, to oczywiście temat ten pewnie nie musi być załatwiany z takim wyprzedzeniem. Natomiast jeżeli macie wymarzone auto, na przykład w konkretnym kolorze albo z konkretnego roku, albo musi być ono stylowe, bądź nie jest to samochód, ale na przykład bryczka bądź przepiękna kareta, to warto zarezerwować ją właśnie na 6 do 9 miesięcy przed ślubem. Są takie egzemplarze aut bądź właśnie karet, które występują w Polsce praktycznie pojedynczo, więc warto postarać się, żeby nikt Was nie ubiegł. No i najpyszniejszy temat zostawiłam sobie na koniec, to jest tort. Pamiętajcie o tym, że możecie podjąć decyzję dotyczące tego, jak ten tort ma wyglądać, ale również jak ma smakować. Możecie postawić oczywiście na tradycyjny wygląd i smak, ale możecie się trochę pobawić, poszaleć i zaskoczyć swoich gości smakiem i wyglądem tortu. Pamiętajcie o tym, że latem szczególnie dobrze sprawdzają się lekkie, owocowe smaki. Jeżeli do ślubu zostało Wam 9 miesięcy, to już wiecie, co zrobić. Jeżeli załatwicie te wszystkie sprawy, to znaczy, że jesteście na dobrej drodze do stworzenia wesela idealnego. To oczywiście jeszcze nie wszystko, więc zapraszam Was na kolejne filmiki. A teraz lajkujcie, subskrybujcie i klikajcie w dzwoneczek.